widzieć. Niektórzy szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy. Drodzy bracia, dzisiaj, ponieważ chyba rzadko zaglądamy do dokumentów kościelnych na temat naszej posługi kapłańskiej, więc dzisiaj zapraszam Was do tego, abyśmy się pochylili nad, szczególnie nad jednym dekretem o posłudze i życiu kapłanów, Presbyterorum Ordinis. To jest z Soboru Watykańskiego II dokument, bardzo dawny, ale myślę, że on zawiera bardzo wiele kluczowych wskazań dla nas jako dla kapłanów i dla naszej posługi, dla naszego życia. A jeszcze w dodatku, jak to wyjdzie w toku tej prelekcji, konferencji, ma związek ten temat i to, o czym będę mówił, z osobą kardynała Karola Wojtyły. A jesteśmy akurat w takim czasie, kiedy stulecie jest od dnia narodzin kardynała Karola Wojtyły, więc tym bardziej jest to na czasie, o czym będę mówił, myślę. Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hosty i... Boże nasz Ojcze, niech uczestnictwo w boskim sakramencie zawsze nas darzy obfitymi łaskami i oczyszczając swoją mocą, czyni nas godnymi tak wielkiego daru przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Alleluja. Resurrexit sicut dixit. Alleluja.